Witam serdecznie wszystkich spod znaku Bliźniąt, ja jestem Kosma Mykowski. Dzisiaj zrobimy tutaj rozkład kart Tarota dla Was na październik, na nadchodzący miesiąc. Zapytamy o kwestie tutaj zawodowe, finansowe przy okazji też, kwestie prywatne, o to jakie tutaj rady mają karty dla Was, zapytamy jak będzie wyglądało Wasze zdrowie oraz na sam koniec także jakie są tutaj niebezpieczeństwa i pomocne wpływy. Dlatego też radzę pozostać do końca. Zacznijmy tutaj od rozkładu właśnie na kwestie zawodowe. W międzyczasie, jak nie zrobiliście tego jeszcze, to możecie zasubskrybować kanał, żebym wiedzieć co i jak się będzie działo w Waszej tutaj przyszłości według kart. A jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, to link jest pod filmikiem do mojej strony internetowej. Dobrze, zatrzymajmy się tutaj na kwestiach zawodowych. Widzę, że no tutaj jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, to październik no, będzie taki raczej fluktuujący. Będzie i dobrze, i źle. Czy może źle, no troszkę gorzej, tak? Widzę tutaj, że będzie taka jedna mała wtopa, tak? Będzie w takim no, wydarzenie, które nie będzie jakoś najbardziej przyjemne na świecie. Może coś po prostu źle pójdzie w pracy, może sytuacja się troszkę tutaj zagęści i trzeba będzie potem pracować i działać, żeby tutaj to nadrobić, żeby to tutaj naprawić może nawet trochę. Wydaje się, że to może być coś związanego z jakimś nowym przedsięwzięciem, z czymś, jakimś nowym pomysłem, na przykład jeżeli prowadzicie własną działalność gospodarczą, może macie jakiś nowy pomysł na tutaj rozszerzenie swoich usług, a tutaj widać, że no on nie do końca pójdzie tak, jak byście chcieli. No właśnie taka jakaś nowa inicjatywa może nie najlepiej wyjść. I widzę potem, że jednak mimo wszystko ta sytuacja taka, która będzie niepokojąca, ona się nie rozwinie w nic gorszego, ona się nie rozwinie w nic złego, nie wpłynie negatywnie na Waszą sytuację, tak, co jest bardzo ważne i miejmy nadzieję, że właśnie dalej także no, nie będzie się rozwijało w tym kierunku. Karty wręcz mówią, że będzie taki czas w październiku, kiedy będzie można no, nawet nie tyle odpocząć, co po prostu zająć się tym, co robicie. Tak? I karta tutaj królowej buław wskazuje na to, że będziecie po prostu zakasać rękawy i będziecie robić to, co jest do zrobienia. A czwórka mieczy wskazuje, że będzie spokój, będzie względny spokój właśnie w kwestiach zawodowych, więc nie martwcie się, jak tutaj coś nie pójdzie najlepiej po Waszej myśli w tym zakresie, bo potem będzie ok, będzie zwyczajnie, będzie po prostu w kwestiach zawodowych sprawy się będą miały normalnie, a nawet wydaje się tutaj ósemka pucharów mówi, że będzie taki mały okres odpoczynku, właśnie, że nie będzie aż takiego natężenia, że ten, może ten okres początku był taki bardziej intensywny, a potem będzie stopniowo tak schodził w dół, że nie będziecie musieli się aż tak męczyć. No nie wiem, nie mówię, że męczycie się w swojej pracy, ale o to chodzi, że nie będziecie aż tak mocno przyciśnięci. Ale jedna fajna rzecz jest na sam koniec. Widzę, że tutaj cały październik będzie zmierzał ku temu, że będzie osiągnięty pewien sukces. Bardzo możliwe, że tutaj jest w grę wchodzi jakaś podwyżka albo właśnie uzyskanie jakiegoś dodatkowego dochodu albo dodatkowych pieniędzy, tak? Albo dla osób poszukujących pracy. Jeżeli jesteście kimś, kto będzie w październiku szukał pracy, to widzę, że no, przez ten miesiąc będzie ciężko może, tak? Nic tutaj jakoś się specjalnie nie będzie ruszało aż do końca. I właśnie pod koniec sytuacja się rozwinie i pójdzie po Waszej myśli, czyli najprawdopodobniej po prostu znajdziecie coś dla siebie, coś nowego, a dla osób, które po prostu pracują, to widzę tutaj, że będzie jakaś gratyfikacja, tak? Gratyfikacja finansowa, albo przynajmniej taka materialna, więc tutaj będzie ten miły akcent, tak? Po początkowym, może nie najmilszym, to potem będzie milszy akcent także widoczny w ciągu tego miesiąca. Spytajmy teraz o kwestie tutaj prywatne. Zobaczmy, jak będą tutaj się rozwijały jakieś Wasze przedsięwzięcia, jakieś może projekty, może kontakty z kimś. Dobrze, zobaczmy tutaj, co karty mówią.
I okej, okay, mogę powiedzieć, że widzę, że będziecie że październik, zaskakujący, może nigdy nie pomyślałbym o październiku jako takim miesiącu, ale widzę, że dla was będzie to czas, kiedy będziecie rozwijali kilka rzeczy, tak? Będziecie się zajmowali, może macie jakieś przedsięwzięcia i teraz będzie ich kilka i będziecie starali się je dalej rozwijać. Powolutku, bo powolutku, tutaj widzę, że w tych właśnie rzeczach, które będziecie robili, tak? To nie będzie jakiś diametralnych przełomów w ciągu tego miesiąca, ale widzę, że dalej będziecie to no, tak regularnie i z dołożeniem konkretnych starań będziecie dalej rozwijali, no nie wiem, czy tutaj chodzi na przykład o kontynuowanie nauki, właśnie rozwijanie jakiejś pasji, hobby, nie wiem, ćwiczenia, czegoś, tak widzę, że tutaj będziecie nawet mieli coś dużo tych aktywności. Część może być na przykład całkowicie, nie powiem, że to będą wynikały tylko z waszej inicjatywy i waszej wolnej woli. No może też będą rzeczy, którymi będziecie musieli się zająć albo musicie cały czas się zajmować, ale widzę, że tutaj nie będzie żadnej perturbacji, będzie taki nawet taki wzrost stabilny, tak? Rozwój sytuacji i tutaj widzę nawet, że pod koniec października prawdopodobnie będzie takie poczucie, że udało się coś jednego osiągnąć, coś konkretnego, coś, co wymagało od was no, wykazania się umiejętnościami. Może jakiś test będziecie jakiś robili, nie wiem, albo będziecie tutaj jakiś próbowali konkretną rzecz zrobić, która będzie wymagała od was no, skupienia się, pokazania tych swoich umiejętności, które i doświadczenia może także w tym, co robicie, ale będzie to ewidentnie zakończone sukcesem i będzie to zakończone takim, no, takim dość konkretną rzeczą, tak? To będziecie widzieć i będziecie z tego dumni. To będzie coś, co faktycznie będzie miało znaczenie dla was, tak? I tutaj widzę poza tym, karty nie przedstawiają, żeby tutaj były jakieś dodatkowe perturbacje czy inne trudności na waszej drodze, więc stabilny wzrost, dalej kontynuujecie swoje rzeczy, co też jest fajne, bo przynajmniej wiecie, że nikt wam nie przeszkodzi w tym, co sobie postanowiliście, żeby tutaj dalej robić w tym październiku i nawet będzie tutaj widoczny sukces. Więc zapytajmy teraz, jak tutaj jest, czy jest jakaś sprawa, na którą karty chcą, żebyście zwrócili uwagę i jak do niej podeszli? Jakaś rada kart, dobrze, rozumiem. Jeżeli chodzi o zdrowie, to od razu już teraz mogę powiedzieć, karta sprawiedliwości mówi tak, jeżeli nie będziecie szaleć, tak, to tej nóżki nie złamiecie, tak? To jeżeli nie będziecie siebie forsować, jeżeli nie będziecie chodzić na krótkim rękawku po jesiennych deszczach, to wszystko będzie dobrze i jeżeli będziecie dalej no, kontynuować skrupulatnie te swoje jakieś kuracje, jeżeli na przykład na coś się leczycie, to też będzie dobrze, będzie to szło w dobrym kierunku. Jeżeli chodzi o przeszkody, okej, widzę, że karty trochę wskazują, że może być to takie poczucie, że coś pójdzie nie tak w waszych kwestiach związanych z pracą czy z finansami, ale to jest prawdopodobnie ta przeszkoda, o której mowa w kwestiach zawodowych tutaj i to jest ten taki jednorazowy problem, jednorazowe wydarzenie. I teraz jak o tym wiecie, że coś pójdzie nie tak, to wiedzcie też, że to nie będzie miało jakichś konkretnych konsekwencji, nie będzie aż tak znaczące, tak, w tym negatywnym sensie, jak wam mogłoby się wydawać w trakcie tego, jak to będzie miało miejsce. Wszystko się rozejdzie po kościach, będzie okej. Okay. Pomocny wpływ widzę tutaj, że będziecie mieli wsparcie osoby bliskiej wam. Tutaj widać tak, że była ta królowa kielichów i jest ten król kielichów, to one razem mają tutaj połączenie, prawdopodobnie wskazują na jakąś jedną konkretną osobę, może partnera, partnerkę, może kogoś z rodziny, czy bliskich przyjaciół, którzy, z którymi będziecie mieli, no, które będą także powiązane z tymi rzeczami, które tutaj robicie, tak? Czyli będziecie widzieć, że będziecie mieli wsparcie ze strony osoby właśnie takiej bliskiej,
która będzie pomagała wam w tym rozwoju, w robieniu tych rzeczy, w kontynuowaniu tych rzeczy. I tutaj to będzie wsparcie takie widoczne i ono ewidentnie będzie na plus, tak? Czyli nie będzie tak, że na przykład macie jakiś wspólny projekt z szwagrem, a szwagier będzie tutaj olewał sytuację albo wręcz będzie bruździł. Nie, tutaj będzie faktycznie, będzie wsparcie, to może być po prostu wsparcie takie emocjonalne, duchowe, takiej bliskiej osoby w tym, że będzie zachęcała was, żebyście dalej kontynuowali to, co robicie, ale może to też być po prostu fizyczna, konkretna pomoc w jakiejś formie. I teraz jedna rzecz taka, na którą karty tutaj zwracają uwagę. Prawdopodobnie o tym tutaj nie było mowy w kartach wcześniej, czyli to będzie jedna taka też jedna konkretna rzecz, która może nie tyle to będzie wydarzenie, tak? To nie będzie wydarzenie, ale to będzie coś, o czym będziecie myśleć. Tu jest, to ja tak mówię, że to jest rada karta, ale to jest tak naprawdę coś, co jest takim punktem do pomyślenia albo czymś, co będzie zajmowało wasze myśli w tym czasie tego rozkładu, więc w październiku. Karty tutaj mówią, że będziecie tak troszkę nostalgicznie rozmyślali o rzeczach z przeszłości, może o osobach z przeszłości albo o sobie z przeszłości, tak? I tutaj karty sugerują, to jest taka rada od nich, że no, ta rzecz doszła już do swojej finalizacji, ona doszła do swojego końca, ona już nie wróci, tak? Więc karta tutaj czwórki pucharów sugeruje, że najlepiej będzie faktycznie zrozumieć to, że pewne rzeczy się kończą, pewnych rzeczy nie ma, już raczej nie będzie, i sobie je odpuścić najzwyczajniej w świecie. Więc jeżeli coś was martwi, bo to może iść w dwie strony, bo może coś was martwi, tak? Że coś z przeszłości będzie teraz na was miało wpływ. Nie, okazuje się, że nie. Że możecie sobie jak najbardziej sobie z czystym sumieniem odpuścić tą rzecz. Nie musicie się nią martwić. Tutaj nic z przeszłości nie przyjdzie i nie, się na was nie będzie mściło, tak? W żaden sposób. Ale też to może być po prostu jakieś poczucie, że może gdzieś tam kiedyś mogłem zrobić, czy mogłam zrobić coś lepiej, a tutaj macie, nie wiem, może jakiś wyrzut do siebie o taką sytuację, a tutaj karty też mówią, że no już nie miejcie, tak, że już to było, minęło, tak jak mówiłem przed chwilą, to już nie będzie miało wpływu na was, no przeszłości się nie zmieni i trzeba po prostu odpuścić sobie i iść do przodu. Więc tak, to jest tutaj rozkład dla was wszystkich z poznaku bliźniot na październik. Ja widzę, że to będzie taki spokojny miesiąc, co jest w sumie dobrą rzeczą, tak? Bo nic tutaj nie będzie przekreślało waszych planów, szczególnie tych takich osobistych, które sobie postanowicie. Będzie także tutaj jakiś ewidentny sukces w pracy, czy może w kwestiach finansowych, może jakaś podwyżka, czy coś takiego, ale to raczej pod koniec miesiąca i nie martwcie się tą jedną wpadką, tak, którą możecie mieć w trakcie właśnie w trakcie miesiąca w kwestiach zawodowych. Nie przejmujcie się aż tak bardzo. Nawet tutaj karty mówią, że w sumie to będzie jedyna taka no, nieprzyjemna rzecz, która będzie miała miejsce w ciągu tego miesiąca, więc no, w sumie to nie będzie aż tak tutaj no, niszczycielskie, czy aż tak przerażające. Więc jeżeli uznacie ten rozkład za pomocny, możecie zasubskrybować kanał, żeby więcej tych rozkładów potem mieć dostęp do nich. Ja jestem Kosma Mykowski, jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, to jest link pod filmikiem do mojej strony internetowej. Ja bardzo dziękuję wam za wasz czas i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki, pa!